Gość Radia Lublin. 16 minut po godzinie 8. Iwona Kosior. Witam państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest wiceminister finansów Piotr Patkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o zapowiedzianej w czwartek przez premiera Mateusza Morawieckiego tak zwanej tarczy antyinflacyjnej, czyli pakietu obniżek podatków, które mają złagodzić skutki inflacji. Jednym z głównych założeń jest obniżka VAT na gaz ziemny z 23 do 8%. Jeśli chodzi o prąd, będzie to obniżka z 23 do 5%. Te obniżki będą obowiązywały przez trzy pierwsze miesiące. Dwa 2022 roku najwcześniej zostanie wprowadzona obniżka akcyzy na paliwa na 5 miesięcy. Od 20 grudnia do tego, też od stycznia do końca maja, zwolnione z podatku będą paliwa, z podatku od sprzedaży detalicznej. Kilka głównych zmian, ale ekonomiści oceniają, że pakiet inflacyjny to tylko zaleczenie objawów choroby, jaką jest inflacja, a nie próba leczenia. Leczenia, odpowiedzi na przyczyny inflacji. Na jakich zasadach ma zadziałać tarcza i czy te prognozy są prawdziwe? Warto pani redaktor, szanowni państwo, zwrócić uwagę na to, że my już od kilku tygodni pracujemy nad tą tarczą. Też inflacja, którą obecnie dostrzegamy, mimo że ona w ocenie nie tylko ekonomistów rządowych, ale generalnie wszystkich ekonomistów, jest inflacją przejściową. Natomiast jest inflacją bardzo doskwierającą e, ludziom. W związku z tym chcemy wykonać ten krok, aby maksymalnie ochronić Polaków przed inflacją, aby maksymalnie spowodować, by ona tym e, nie doskwierała domowym budżetom. Natomiast zastawiająca jest ta opinia ekonomistów, bo ekonomiści podkreślali właśnie, że najlepszym sposobem zaradzenia inflacji, ochrony Polaków przed inflacją jest obniżka podatków. I my taki pakiet bardzo szerokiej obniżki podatków, bo na najbardziej doskwierające towary zaproponowaliśmy, to jest benzyna, to jest energia elektryczna. To jest gaz. Nie ukrywamy też, że gdyby nie to, że Komisja Europejska nie pozwala na niektóre produkty wprowadzić niższej stawki VAT, mam tu na myśli żywność, to byśmy też chcieli zaproponować w tym obszarze zmiany. Tu niestety przepisy Komisji Europejskiej są nieubłagane, dlatego też mamy ten dodatkowy element w postaci dodatku osłonowego, który ma przynajmniej w tym zakresie zrekompensować Polakom wzrost cen żywności. Natomiast chciałbym tu zwrócić uwagę, że ekonomiści przez ostatnie tygodnie mówili, że najlepszym sposobem radzenia sobie z inflacją jest obniżka podatków. Rząd to zaproponował i w przeciągu najbliższych dni czy kilku tygodni wdroży, a teraz się okazuje, że ekonomiści mają inne recepty, natomiast nie przedstawiają, jakie tak naprawdę to są recepty. Także my skupiamy się na wykonaniu tego planu, który, jak też wskazują opinie Polaków, ale też Część ekonomistów oceniane są dobrze. Jeśli chodzi o kwestię obniżku, obniżki VAT na gaz i prąd, która będzie obowiązywać od 1 stycznia do końca marca przyszłego roku, co po marcu, od kwietnia, jaka będzie sytuacja ekonomiczna? Jakie są prognozy? Ten okres, na który zaproponowaliśmy obniżkę vat na energię elektryczną i gazu wiąże się z miesiącami, w którym zużycie tych nośników energii jest największe, no bo zarówno energia elektryczna, jak i gaz są coraz częściej wykorzystywane przez Polaków do ogrzewania domów, w związku z czym w tych miesiącach te, te ceny są najbardziej doskwierające. Natomiast z końcem marca kończy się przysłowiowy okres grzewczy, natomiast na dwie rzeczy tutaj warto zwrócić uwagę. Też zgodnie z tym, co mówiłem, w ostatnim czasie, ale też wielu ekonomistów drugi kwartał to będzie moment, w którym inflacja według wskaźników makroekonomicznych powinna się zmniejszać i powinna się stabilizować. Po drugie, też proszę zwrócić uwagę, że ten okres styczeń-marzec jest okresem, w którym bardzo uważnie będziemy przeglądali się czynnikom inflacyjnym. I to też jest taki okres, w którym rząd będzie mógł monitorować, monitorować skuteczność tarczy antyinflacyjnej i dokonywać ewentualnych dalszych korekt. Na razie skupmy się na tych najtrudniejszych miesiącach zimowych dla wielu domowych budżetów, natomiast to będzie też miesiąc kontynuowania analiz i zastanawiania, się, jak można dalej Polakom y, zaproponować mechanizmy, które będą osłaniały ich przed inflacją? Tak jak wspominałam na początku, od 20 grudnia na 5 miesięcy akcyza na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Czy wiadomo już o ile ona zostanie obniżona i jak bardzo będzie to odczuwa odczuwalna obniżka? Według ocen niektórych ekspertów wyniesie ona zaledwie kilka groszy na litrze paliwa. To będzie bardzo dokładnie opisane w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu ustawy. Projekt ustawy został wpisany do wykazu prac legislacyjnych już w ten piątek. Dzisiaj, na, dzisiaj będziemy to omawiać w ramach Rady Ministrów i chcielibyśmy, żeby Parlament będziemy to przy przyjął te rozwiązania jak najszybciej, żeby one mogły wejść bardzo szybko w życie. Obniżone będzie do poziomu minimum unijnego, tutaj zarówno dotyczy to akcyzji, jak i opłaty emisyjnej. My to będziemy robić poprzez obniżkę akcyzy, ale to będzie także o opłatę emisyjną. Chcielibyśmy, żeby to właśnie było na poziomie minimum unijnym. I tak, jeśli chodzi o ceny benzyny, 95 najpopularniejszej, to będzie to nawet 20 groszy albo i więcej, to też zależy od pewnych czynników niezależnych w 100% od rządu. Jeszcze więcej, jeśli chodzi o gaz używany do tankowania samochodów. Także to minimum unijne, i to minimum, jeśli chodzi też o obniżkę podatku od sprzedaży detalicznej na stacjach benzynowych, bo to jest taki pakiet kilku rozwiązań. Będzie to około 20 groszy, a nawet więcej. A jeśli chodzi o inne instrumenty, które zostały zapowiedziane w ramach tarczy antyinflacyjnej, coś, co szczególnie chyba interesuje odbiorców, między innymi, to specjalny dodatek osłonowy, który zostanie wprowadzony dla gospodarstw domowych. Najpierw pierwsze pytanie, kto dokładnie będzie mógł skorzystać z tej formy pomocy? Ten dodatek osłonowy będzie kierowany do gospodarstw rodzinnych. Chcielibyśmy żeby on był uzależniony od dochodu, który jest przeznaczany na głowę w gospodarstwie rodzinnym. Jeśli chodzi o Dopłatę 400 zł w skali roku to będzie on kierowany do jednoosobowych gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza 2100 zł miesięcznie. A jeśli chodzi o dopłatę do gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę, to będzie dopłata w wysokości 600 zł w skali roku. Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe 4-5 osobowe o dochodach też do 1500 zł, to będzie to dopłata 850 zł w skali roku. Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, sześcioosobowe lub większe, o dochodach 1500 zł miesięcznie na osobę, to będzie dopłata w wysokości 1150 zł w skali roku. Co bardzo ważne, ten bon nie będzie miał środków znaczonych, także to gospodarstwo domowe w zależności od tego, jaki wzrost kosztów najbardziej im doskwiera, na te produkty będą mogły być przeznaczane te środki, czyli to nie będzie tylko energia elektryczna, ale także na przykład, jeśli ktoś uzna to za stosowne ceny żywności. A czy wiadomo już, kiedy i w jaki sposób będzie można ubiegać się o te środki? Tutaj jest y, konieczne wprowadzenie ustawy, tak jak w przypadku obniżki akcyzy, w związku z czym będziemy tę ustawę przedstawiali w grudniu y, i będziemy ją proponowali także Sejmowi i, i Senatowi. Bardzo jest dla nas ważne to, żeby mogły te środki być wypłacone jeszcze w tym okresie y, zimowym. Pewnie to będą m, może trochę późniejsze miesiące zimowe, ale na pewno chcielibyśmy, żeby to, był, y, żeby to, żeby to były granice pierwszego y, kwartału przyszłego roku. Będziemy szczegóły przedstawiać razem z projektem ustawy, który niedługo będzie kierowany do parlamentu. Na razie toczą się dyskusje międzyresortowe. One nie będą dotyczyły tych założeń, o których mówiłem, bo mówiłem, one są postanowione, natomiast jeszcze jest kilka technicznych kwestii do dopracowania. I o tym wszystkim mówi Państwu wiceminister finansów Piotr Patkowski, nasz dzisiejszy gość. Słuchaczom radiowym dziękujemy za uwagę, ale już teraz zapraszam na dalszą część rozmowy na stronie radiolublin.pl i na radiowym Facebooku. Dziękuję. Wracamy do rozmowy z wiceministrem finansów Piotrem Patkowskim. Według szacunków i danych zaprezentowanych podczas czwartkowej, czwartkowej konferencji, koszt szacowany koszt wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej to 10 miliardów złotych. Skąd te środki będą pochodzić? Uściślając to jest do 10 miliardów złotych. Środki będą przede wszystkim, te koszty wynikają z dwóch źródeł. Pierwsza to obniżka podatków, która nie wymaga od budżetu państwa kolejnych wydatków, tylko po prostu zmniejszają się. Jego dochody, no i ten element, czyli dodatek osłonowy, o którym przed chwilą mówiliśmy, to jest rzeczywiście już wydatek z budżetu państwa. Jeśli chodzi o środki, z którego będą pochodziły, projekt ustawy budżetowej, który został i jest w tym momencie procedowany w Sejmie, był oparty na bardzo konserwatywnych takich założeniach, które dają nam bufor finansowy, właśnie na takie rozwiązania. I o tym też, składając projekt ustawy budżetowej, mówiliśmy, że jest to budżet, który ma, za zadanie mieć rezerwy na nieprzewidziane sytuacje i tarcza antyinflacyjna jest właśnie. Taką e, sytuacją. W związku z czym dzięki temu konserwatyzmowi budżetowemu mamy teraz możliwości, aby pogospodarować e, oszczędności, które możemy przekierować albo właśnie na zmniejszenie dochodów do budżetu państwa, albo na e, zwiększenie jego wydatków. Te korekty będą dokonywane w trakcie drugiego czytania projektu ustawy budżetowej w Sejmie, czyli jeszcze w grudniu, i tam dokładnie pokażemy jak te zmiany będą się przekładały na budżet, natomiast nie chcielibyśmy i to jest bardzo ważna informacja, nie chcielibyśmy, aby te zmiany przekładały się na zwiększony, prognozowany deficyt na przyszły rok. Będziemy to robili w ramach tych dochodów, które już mamy. One też na skutek inflacji, o tym mówił Pan Minister Kościński, będą trochę wyższe w przyszłym roku. W związku z czym ta tarcza nie tylko oddaje Polakom to, co inflacja im zabiera, ale chcielibyśmy, żeby ta żeby te dodatki jeszcze coś dodawały Polakom, aby te budżety gospodarstw domowych były bezpieczniejsze. W dalszym ciągu jeszcze jedną z niewiadomych jest kwestia kosztu prądu w przyszłym roku. Dopiero do 17 grudnia poznamy stawki na przyszły rok. Mówi się, że będą to podwyżki dwucyfrowe, czy w takim razie wprowadzane zmiany, wprowadzane obniżki VAT będą w stanie. Złagodzić chociażby te podwyżki? Czy rzeczywiście Polacy odczują te obniżki w gospodarstwach domowych? Czy jednak to będzie trochę za mało, żeby, żeby zapobiec wzrostom rachunków za prąd? Założenie jest takie, żeby. W tych najtrudniejszych miesiącach zimowych ten pakiet rozwiązań spowodował, że Polacy nie odczują podwyżki cen energii elektrycznej w stosunku do zeszłego roku, ale oczywiście to jest decyzja administracyjna URE, w którą nie wnika mi tutaj, tak jak miliony Polaków, czekam, jaka ona będzie. Natomiast właśnie dlatego obniżamy na 3 miesiące VAT z 23 do 5 dlatego zmniejszamy do zera. Akcyzę na energię elektryczną dla gospodarstw domowych i też do minimum europejskiego dla przedsiębiorców, bo to nie dotyczy tylko gospodarstw domowych, ale też przedsiębiorców w zakresie, na jaki pozwala na to Unia Europejska, aby, aby te ceny od 1 stycznia nie urosły, żeby pozostały na podobnym poziomie, w jakim to jest obecnie. Natomiast, jak już mówiłem, o tym decyduje URE. Natomiast też według naszych. Wyliczeń taka obniżka watu u na energię to jest kwartalny zysk, jeśli się nie ogrzewa energią elektryczną w wysokości 61 zł. Natomiast dla tych gospodarstw domowych, które wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania domu, to taki kwartalny zysk to jest nawet 319 zł. Jeszcze jedno pytanie dotyczące pakietu antyinflacyjnego. Tak jak Pan wspomniał, jeszcze przed rządem proces legislacyjny, zanim te zmiany wejdą w życie. Czy nie obawiają się Państwo sprzeciwu opozycji i problemów w tym legislacyjnym procesie wprowadzania zmian? Będziemy przekonywać opozycję do tego, aby poparła ten pakiet. Myślę, że to jest pakiet jednoznacznie korzystny y, dla milionów Polaków. Jest to też pakiet zgodny z, z przepisami europejskimi, to wśród części opozycji mogłoby budzić obawy, rozwiewa mnie. Tutaj Unia Europejska i Komisja nie powinny zgłaszać żadnych zastrzeżeń. Myślę, że w takich projektach korzystnych dla Polaków, też takich, których Polaków oczekują, można oczekiwać jednoznacznie konstruktywnej akceptacji opozycji. Na to liczymy. Natomiast czas pokaże, czas pokaże co przyniesie postawa opozycji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był wiceminister finansów Piotr Patkowski. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Ja również dziękuję za uwagę. Iwona Kosior przed mikrofonem do usłyszenia.